Dzień dobry, nazywam się Robert Fryczkowski, jestem trenerem, coachem, rekruterem, ale to jest taki vlog w tej chwili absolutnie prywatny. Jest taki bardzo fajny vlog, robi go taki młody człowiek z pasją, ma ksywkę Kiki85U, 3 razy U, Kiki85U. Ten młody człowiek zrobił bardzo fajny materiał w tej chwili, który się nazywa Marksizm zbiera plony. Polskie uczelnie stoczyły się do 700 dno. Marksizm zbiera plony. Uczelnie stoczyły się do 800 dno. I pragnę do tego się odnieść generalnie. Otóż bardzo lubię ten vlog. Kiki85U. Jako człowiek taki młody, bojownik, człowiek prawy, człowiek poukładany, człowiek mądry na swój wiek, posiadanie takiego syna jak Kiki to dla każdego ojca jest po prostu nagrodą za udane życie. Udziela szeregu porad, że powinno być to, powinno być tamto. Mówi to z pasją, z energią, z entuzjazmem. I teraz muszę do tego się odnieść po prostu w tej chwili. Mianowicie Kiki, nie pamiętam jak ma na imię, diagnozuje polski system edukacyjny jako system uszkodzony, jako system niedziałający, jako system wadliwy, jako system po prostu zły. Natomiast trzeba powiedzieć inaczej. Jeżeli zrozumie się istotę działań wojennych, jeżeli zrozumie się istotę pewnej represyjności, to trzeba zrozumieć to, bardzo ważną rzecz, że pozbawienie dostępu do nauki na danym regionie tubylców jest takim samą rzeczą jak pozbawienie ich dostępu na przykład do wody. Polska ma w tej chwili katastrofalną sytuację wodną lub do powietrza. I teraz zobaczcie, że polska rodzina nie ma w zasadzie możliwości, poza wyjątkami, dać swojemu dziecku dobrego wykształcenia. Moi rodzice jeszcze mieli takie szanse, mianowicie oni byli urzędnikami i bez wysiłku żadnego wysłali syna na KUL i ja wtedy skończyłem studia, które były ważne w całej Europie, bez nostryfikacji. Nie mówię się tego, żeby się chwalić, broń Boże. Natomiast mówię to, że kiedyś była taka jednak możliwość. Natomiast w tej chwili uczelnie stoczyły się, jak piszesz, do 700 dno. Nieprawda, to nie jest tak. Oczywiście tak jest, stoczyły się i poza naprawdę przypadkami pewnych politechnik, na przykład rozmawiałem w tej chwili z ludźmi, młodymi ludźmi na politechnice i byli zachwycający, byli jak ty, byli tacy prawi, byli pełni energii, robili samoloty, które miały ogniwa fotowoltaiczne na skrzydłach, no, byli otwarci na dyskusję. To trzeba powiedzieć, że system, który tak krytykujesz, właśnie działa doskonale. Ten system działa doskonale, bo ten system edukacyjny ma tak działać. On został tak zaprogramowany i ma tak działać i działa tak, jak powinien dosłownie w zegarku. To nie jest, że ten system źle działa. Właśnie system powielania i promocji miernot, zwany systemem edukacyjnym w Polsce, to jest system powielania i promocji miernot, działa doskonale. Zobacz, ile w takich mediach głównego nurtu zajmuje profesor Hartmann, a ile zajmuje profesor Nowak z Krakowa. Między tymi ludźmi jest po prostu, no nie powiem przepaść, bo, no ale sami rozumiecie. Mówię, że gdyby Polska miała 500 takich profesorów Nowaków, stanęłaby na nogi. Ale ile czasu poświęca się Hartmanowi? Na ilu okładkach Newsweeka jest Hartman? Na ilu okładkach Newsweeka jest profesor Nowak? Na ilu okładkach Polityki jest profesor Hartman? Na ilu okładkach Polityki jest profesor Nowak? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli w Polsce jest system powielania i promocji miernot. A jeżeli pojedziesz gdzieś i zobaczysz, jak na Politechnice ludzie robią świetne rzeczy, bo tak właśnie zobaczyłem teraz, czy są na przykład dobre szkoły techniczne, czy są na przykład pewne wydziały na pewnych uniwersytetach, które działają świetnie i można być z nich dumnym, to nie jest dobre. W tym sensie, że to jest
usterka systemu. Po prostu system tego nie dopatrzył i na przykład zamiast rektorem zostać syn albo wnuk jakiegoś starego ubeka, tak? I jakiejś propagandistki, która pisała książki o Stalinie, to został naprawdę człowiek z pasją. Po prostu zostało to gdzieś przeoczone. Po prostu zostało to przeoczone. To jest po prostu błąd systemu, jak w Matrixie. Po prostu system, no, sterowany, robiony przez ciemniaków, podjął pewne ustalenia przy kwadratowym stole, podczas którego to, podczas tych ustaleń, jakby to powiedzieć, oficerowie prowadzący dogadali się i porozumiewali się ze swoimi, no, jakby to powiedzieć, informatorami. No i, to jest, i została właśnie podjęta replikacja miernot. I ten system, Kiku, działa bardzo dobrze. Właśnie on ma tak działać i jest tak zaprogramowany na powielanie i replikację miernot. Jeżeli chcesz coś zmienić, musiałbyś po prostu wyprowadzić Polskę ze, no, ze stanu wojny po prostu, tak? Tą wojnę trzeba albo wygrać, albo ostatecznie przegrać, albo przetrzymać i poczekać, aż nasi jakby wrogowie się sami wytłuką. To jest jedna rzecz. O tym, jak to działa, też powiedział mi kolega przypadkiem. Kiedyś napisałem felieton o tym, że tam taki sarkastyczny, że polską diodę wymyślił Ledowski z Lublina, no i jak wyszła mu biała dioda, ale jak chciał na przykład niebieską, to dodawał ultramarynki, a jak chciał czerwoną, to dawał czerwieni kobaltowej. Ha, 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 takie, wiesz, śmiszki. No i jak już to napisałem, to ktoś napisał do mnie: drogi Fryczu, możesz się śmiać, ale kiedyś robiliśmy diody i wyobraź ty sobie, jak chcieliśmy uzyskać, żeby były mleczne, czyli takie nieprzeźroczyste, bo w diodzie zawsze było ten kryształek widać, ale jak chciało się, żeby nie było widać tego kryształka, to dodawaliśmy do tworzywa, do plastiku krochmal zwykły i wtedy wychodziły mleczne. No i pośmialiśmy się. I on opowiedział taką historię, że było to na Politechnice Rzeszowskiej. Na Politechnice Rzeszowskiej trzech młodych ludzi zaczęło robić i mieć bardzo dobre efekty z tranzystorami przełączającymi. Czyli rozumiecie Państwo, że są tranzystory analogowe, takie jak kiedyś były tam TG50, TG2, TG5, bardzo słabe, analogowe, czyli do radyjka jakiegoś tranzystorowego, czy do jakiegoś wzmacniaczyka, czy do czegoś, ale w tej chwili na przykład są w zasadzie 99% tranzystorów na świecie, to są tranzystory przełączające, do nich należy przyszłość. To są tranzystory we wszystkich, no nie wiem, zasilaczach do telefonów komórkowych, do wszystkich rzeczy. I wyobraźcie sobie Państwo, że właśnie w latach 60. czy nawet 50. Trzech młodych naukowców z Politechniki Rzeszowskiej zaczęło mieć bardzo dobre efekty, jeśli chodzi o tranzystory przełączające. Na tamte czasy to był po prostu kosmos. To był po prostu kosmos. I co się stało? I stało się tak, że kiedy już mieli bardzo obiecujące rezultaty, co ty byś, Kiku, zrobił? Co ty byś, Kiku, zrobił? Powiem ci, co ja bym zrobił. Ja bym powiedział: chłopaki, macie bardzo obiecujące rezultaty, dostaniecie tutaj bardzo takiego doświadczonego pana profesora od półprzewodników, żeby wam pomagał. Tu macie bardzo dobrego profesora od ekonomii, który wam będzie pomagał, po to, żeby to skalkulować ekonomicznie. A potem dostaniecie bardzo dobrego profesora od marketingu, żeby wam pomagał, będziemy to sprzedawali. Dostajecie laboratorium i taki budżet. Chcę wiedzieć co tydzień, co zrobiliście. Prawda? Czyli dałbym im pewne warunki do rozwoju, ale i zdyscyplinował, żeby chłopaki się nie obruszyli. No i w tym momencie co się stało? Stało się tak, że wybuchł pożar w ich laboratorium. Wybuchł pożar, to się zdarza. Przecież nikt nie mówi, że nie. Dokumentacja gdzieś zaginęła. Remont laboratorium z pożaru, z jakiegoś tam, trwał rok. No nie wiem, to co musiałoby się spalić, żeby trwał remont rok, żeby, nie wiem, przynieść nowe stoły, nowe krzesła, wymalować pomieszczenia, położyć nowe gumoleum. Rok trwał remont. A po roku wszyscy trzej zostali rozproszeni i dostali nakazy pracy w całej Polsce. Czyli widzisz, jak to się stało. Po prostu, jeżeli ktoś doniósł do centrali, słuchajcie, tam młodzi ludzie mają obiecujące warunki pracy, o, to prześlij nam to, a ich rozpierdol. I się po prostu zamknęła sprawa. Czyli to mógł też zrobić sam na przykład, jakby to powiedzieć, rektor albo dziekan, ponieważ ci ludzie, oni mają uległość i taką uległość po prostu w genach. To są ludzie, którzy mają już złamany kręgosłup i jakby takie
uległość, służenie okupantowi jest dla nich po prostu jakby podstawowym zadaniem i misją. To są ludzie, którzy mówią, boję się wszystkiego, zrobię wszystko, co mi każecie, tylko mnie ukryjcie, ukryjcie mnie przed samym sobą. To jest potworne. No ale jeżeli ktoś jest uszkodzony, jeżeli ktoś jest chory, jeżeli ktoś po prostu śmierdzi strachem, jeżeli ktoś czuje się niegodny, plugawy i chce służyć okupantowi, dokona każdej zdrady, no to tak po prostu ma. I teraz system, podsumowując, działa bardzo dobrze. System ma zapewnić na tym terenie festiwal miernot. To bardzo powiedział dobrze teraz pewien polityk, który powiedział tak, jeżeli jadę gdzieś do jakiegoś wydziału sądowniczego w jakiejś mniejszej miejscowości i widzę tam 30-letniego, rzutkiego, fajnego sędziego i przyjeżdżam tam za pół roku, to już go tam nie ma. Dlaczego? Bo został wygryziony, ponieważ panuje taka filozofia, żeby zdolnych wycinać razem z trawą do samej ziemi, do imentu, stworzyć taką warunki, żeby oni się po prostu nie utrzymali. Zresztą, co ty dużo mówić, ja niedawno pracowałem w pewnej takiej firmie, powiedzmy firmie, i w tej firmie byli mierni trenerzy, wszystko, cała załoga była dosyć mierna. Powiem tak, problemem był alkoholizm, problemem było wynoszenie z pracy różnych rzeczy, problemem był niski poziom szkoleń, problemem było to, problemem było tamto. Ci ludzie nie dość, że byli słabi merytorycznie, to jeszcze się wzajemnie nienawidzili. Nienawidzili i nie rozumieli. I wyobraź sobie, że kiedy przyszedłem do tej firmy i powiedziałem, postawię ją teraz na nogi, stworzę fajny zespół, będziemy robić to, to szef tej firmy, prezes, powiedział mi, proszę tego nie robić. Natomiast załoga, widzisz, takich ludzi słabych, miernych, dosłownie zintegrowała się przeciwko mnie, to jest raz. I kiedy mnie już tam wygryźli, to kto przyszedł? Przyszedł ten, który był przede mną, który po prostu doprowadził do takiego jakby rozgardiaszu. Więc widzisz sam, że środowiska spatologizowane, które są mierne, one nie potrafią się, dla środowisk miernych, jakby to powiedzieć, zmiana, rewolucja, ty mówisz, wyrzucić ludzi z pracy, tego, tamto, tego, doprowadzić do tego, zmienić studentów. Kto miałby to zrobić? Za jakie pieniądze? Kto się na to zgodzi? Ty chcesz ogromnych kilku zmian strukturalnych w społeczeństwie ludzi, którzy zostali już zarażeni miernością. Społeczeństwa, w którym nie ma Spartakusa. Społeczeństwa, w którym idea Spartakusa została zhańbiona i splugawiona. Taką ideą był Wałęsa. Wałęsa był naszym Spartakusem. Ludzie w Polsce uwierzyli, że jest Spartakusem, a następnie idea Spartakusa została splugawiona i ośmieszona. Tak miało być. Właśnie dlatego to są działania wojenne. Wystawiasz kogoś na Spartakusa, kogo potem ośmieszasz, na kogo masz haki, na kogo masz kompromaty. Ludzie teraz nieprędko uwierzą kolejnemu Spartakusowi. Raz uwierzyli i zostali wszyscy wystawieni do wiatru. Wszyscy politycy, jak mówią, jak ja pomyślę, że kiedyś głosowałem na tego człowieka. Mój Boże. No więc tak to jest. Kto miałby to zrobić? Kto miał zrobić twoją rewolucję, Kiku? Spartakus? Kto jest tym Spartakusem? Ty? Ja? Widzisz sam, to nie jest wszystko proste. System edukacji, który działa, podsumowuje, jako system powielania się i reprodukcji miernot, działa doskonale. I on po prostu skończy tak jak pewien uniwersytet Mikołaja Kierownika, który jest teraz tysięczny. Celem tego uniwersytetu jest bycie dwutysięcznym. Zaraz po tym, jak to ładnie powiedziałeś, zaraz po tych, którzy głównym produktem eksportowym są banany i pataty. Życzę wszystkiego dobrego. Trzymajmy się. Chociaż nie mam pozytywnego takiego zakończenia jak zwykle. Nie mam, bo chyba go nie ma. Wszystkiego dobrego.